Marku Kazimierz, dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w Airspace Muzeum, Muzeum Lotnictwa i Kosmosu. Tutaj w takim dziale, który przedstawia eksponaty i historię dwóch łazików marsjańskich, Spirit i Opportunity. Spirit i Opportunity. Tu na planszach jest jeszcze historia lądowania, miejsca lądowania, Opportunity Landing Site Meridiumplanum i Spirit Gusev Krater Elysium. Większe odkrycia, Major Discoveries. Wszystko tu jest pięknie opisane. A, się otwiera i jest robocik. Tu jest pokazane na ekranie lądowanie i wyjazd tego łazika na powierzchnię Marsa. Rozłożenie baterii słonecznych. Dobra, idziemy dalej. Tutaj fotografie. Te zdjęcia wszystkie z Marsa. Tak. No, zdjęcia z Marsa. No, tak to będzie. Dziadzia, tak będzie na Marsie. O, to jest model. Model tego łazika Spirit i Opportunity. Zdjęcia, jakie piękne. Tak. Zdjęcia jakie piękne. Tu jest ten lądownik i nie lądownik, łazik. Wiesz, że te łaziki jeszcze do dzisiaj są czynne. Tak, a miało być to czynne przez jakiś krótki okres czasu. Rok, a już jest 10 lat albo dłużej. I Spirit już się zatrzymał, ponieważ jedno koło ugrzęzło i jest stacjonarną platformą badawczą, natomiast Opportunity jeszcze nadal jeździ i nadal wykonuje pełnozakresowe badania. Zobacz, tu na jakiejś górze staną. Tutaj jakie instrumenty posiada na pokładzie. No a jak wlezie na jaką górę, to nie jest w stanie spaść? Hała. Nie, on nie wlezie na górę. On porusza się dziennie po kilkanaście metrów. On przez całe 10 lat to przebył 45 km przez 15 lat. 45 km. Także on bardzo małe odległości dziennie pokonuje. No i co, i robi tak, chcieli robić próbki, że kopie w ziemię i wydobywa? Tak, ma tutaj mały chwytak, raczej koparki nie ma, ale ma mały chwytak, no i dokonuje. Tutaj jest napisane, że ma kamerę nawigacyjną, kamerę do robienia zdjęć, do testów. Mikroskop i tak dalej. No, teraz wielkim osiągnięciem jest ten łazik
Curiosity. Ten ma kopartkę, wiertarkę, może pobierać próbki gruntu, może zabierać do środka, analizować. Także te dwa łaziki nie miały tych możliwości, ale teraz ten Curiosity to ma ogromne możliwości, ma kilkanaście, kilkadziesiąt instrumentów badawczych. A to są kamienie na Marsie? Chcę zobaczyć kamienie tak, na Marsie. Tak, tak, tak. Blueberries, the blueberries, the layers and blueberries. It's a blueberry, it's a blueberry. It's a blueberry. Cousins. Oh, dlatego nazywam blueberry znowu. No coś jakieś size, hermit ridge. Jagody. Tak, wiewli jagody, ale to są takie rock, nie? To są kameczki, które wyglądają jak blueberry. Pochodzenia naturalnego. To na razie tyle, pa, pa.